ogrzewanie na całym obiekcie tak wielkim jak ten, który ma 22 tysiące metrów kwadratowych i kompleks basenowy, jest zasilany gazem, czyli staramy się nie zatruwać tego powietrza naszego, które jest bardzo w Karpaczu nam potrzebne, jak najświeższe. Jesteśmy samowystarczalni właściwie jak chodzi o wodę, ponieważ mamy własne ujęcie z głębokich źródeł granitowych. Woda ma bardzo dobre walory smakowe i co jest ważne, że nie musimy tej wody oczyszczać. Jest ona taka jak wydobywana ze studni, z głębokości, tak jest podawana na hotel. Oczywiście no nie jest to w całości stuprocentowo, ponieważ ochrona środowiska nie dopuszcza nam wykorzystanie w 100% własnego ujęcia, dlatego musimy troszeczkę od czasu do czasu dopuścić wody miejskiej, z sieci miejskiej. W naszej ofercie mamy m.in. kompleks basenów. Jest to kompleks dla naszych gości hotelowych, ale również jak najbardziej udostępniamy go szerokiej rzeszy gości, którzy odwiedzają Karpacz i nie tylko Karpacz, bo i okolice. No wiadomo, baseny to przede wszystkim zdrowie. Jest tutaj u nas kilka basenów, są zjeżdżalnie i są też wanny ziołowe, wanny solankowe. W wannach ziołowych mamy 47 ziół, mamy kąpiel borowinową i oczywiście algi morskie, które jak najbardziej w tej chwili są na topie. To dotyczy też również zabiegów, które są odbywane w dziale naszym spa, gdzie głównie wszystkie praktycznie zabiegi są wykonywane na minerałach. Czyli są to naturalne wszystkie składniki, które są niezbędne naszym kosmetyczkom do wykonywania zabiegów i na twarz, i na ciało. Są to łącznie z minerałami morskimi, także inne roślinne, które są dostępne nie tylko na naszych terenach tutaj Polski, ale oczywiście sprowadzane są z całego świata.